dzisiaj wieczorem, to wczoraj będą przemawiać nasi goście John i Paul. Mam dzisiaj na sali obecnego prezesa Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, doktora Muszyckiego. W przerwie między panami będzie można z nim porozmawiać, zapoznać literaturą, które Polskie Towarzystwo wydaje, będzie można uzyskać kontakt i wszelkie szczegóły, które państwa zainteresują, proszę tutaj do pana doktora. A teraz... Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo rad, że mogę przybyć na tą konferencję. Jestem naprawdę zbudowany obecnością praktycznego grona. Jesteśmy jedyną organizacją kreacjonistyczną w Polsce, która zajmuje się ruchem właśnie, a właściwie antyewolucjonistycznym. Nie jesteśmy organizacją ściśle związaną z jakimkolwiek wyznaniem. Jesteśmy areligijną organizacją, w zasadzie naukową. I przerwie zapraszam. Proszę bardzo, pokażę co mam. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam na pierwszy głos. Good evening again. Dobry wieczór ponownie. We come to the last of our evenings on creation. Dzisiaj jest przed nami ostatni wieczór dotyczący stworzenia. And we're very pleased to see you here tonight. I bardzo nam miło zobaczyć państwa wszystkich tutaj znowu. We hope that you've enjoyed the last few evenings. Mam nadzieję, że spodobały się państwu wykłady z poprzednich dni. And found them interesting and of benefit to you. I państwo uważają, że były to ciekawe wykłady i przyniosły jakąś korzyść. We hope you've enjoyed them, listening to them as much as we've enjoyed giving them. Mam nadzieję, że tak bardzo się państwu podobały, jak my bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy je wygłosić. Well, my last session this evening is called "Is Evolution True?" Ostatni wykład w tej sesji mój będzie na temat, czy ewolucja jest prawdziwa. We're going to look at some of the evidence that we find for evolution in the textbooks. I przyjrzymy się kilka dowodów, jakie znajdujemy w książkach, podręcznikach na temat ewolucji. These are the standard arguments that any biology student will know about. I tutaj mamy wyjściowy argument, jaki każdy student biologii, z którym każdy student biologii jest zaznajomiony. But we want to see if there's another way of understanding the evidence. Ale zastanowimy się tutaj, czy jest jakiś inny sposób, w jaki możemy zrozumieć właśnie te dowody. Now, evolution is a theory of how living things change over time. Ewolucja jest nauką, która zajmuje się, jakim zmianom podlegały organizmy na przestrzeni czasu. And there's no doubt that we do see living things changing. There's no doubt that we do see living things changing. I nie ma wątpliwości, że obserwujemy zmiany zachodzące w organizmach żywych. We see the different breeds of dog. Widzimy różne rasy psów. And we can see other breeds of domestic animals. I widzimy różne inne odmiany i rasy zwierząt domowych. And they've all descended from one original wild type of dog. I wszystkie one pochodzą z jednego gatunku dzikiego wilka. So it's absolutely certain that living things change. I to jest oczywiste, że istoty żywe ulegają zmianom. And many people just end here. They say, look at this. This means that evolution is true. I wiele osób właśnie na tym dowodzie kończy, uważając, że właśnie pod tym względem ewolucja jest prawdziwa. But is that really all that we can say? Ale czy tak naprawdę możemy mówić? Is the kind of change that we see going on in the world the right kind of change for evolution? I czy te wszystkie zmiany zachodzące w świecie są naprawdę zmianami, które wskazują na ewolucję? I'll show you a diagram that I think helps to explain the difference between evolution and creation. Pokażę teraz diagram, na przykładzie którego wyjaśnię, jakie są zmiany między ewolucją a stworzeniem. Evolution is a belief that all living things have a common ancestor. Według ewolucji uważa się, że wszystkie stworzenia żywe pochodzą od jednego przodka. As John explained the other evening, evolutionists believe that life began in the oceans from one original single cell. I tak jak John poprzedniego wieczoru mówił, uważa, że wszystkie organizmy żywe pochodzą od jednego organizmu, od jednej żywej komórki znajdującej się kiedyś w morzu. And from this one original cell, all of the life that we see around us today has come into being.
i że z tej jednej komórki wszystkie organizmy żyjące wzięły swój początek. All of today's species are just twigs and branches on one big evolutionary tree. I te wszystkie gatunki, które obecnie żyją, to są właśnie te punkty na tym drzewie ewolucyjnym. And so humans would be just one twig here. I tą jedną z gałązek byłoby właśnie organizmy ludzkie. And we could trace back in time to when we had a common ancestor with the apes. I możemy się cofnąć właśnie w czasie, szukając wspólnego przodka, małpy czworokształtne. And further back in time with the other mammals. I dalej jeszcze w czasie do innych ssaków. And then the reptiles. A także do gadów. And the amphibians and the fish. Do płazów, ryb. And eventually back to the base of the tree where even plants and bacteria and animals are all related. A nawet do tej dolnej partii tego drzewa, gdzie nawet wszystkie rośliny i bakterie miały wspólne właśnie korzenie. All living things are just one big evolutionary tree. Więc według ewolucjonizmu wszystkie organizmy są właśnie pochodną ewolucji. So it's important that that's what I'm referring to when I talk about the theory of evolution. Więc ważne jest, żebyśmy to właśnie mieli na względzie, kiedy mówimy o ewolucji. Now creationists also believe that living things can change. Oczywiście kreacjoniści również uważają, że istoty żywe ulegają przemianom. But we believe that they change within limits. Ale my uważamy, że te zmiany podlegają pewnym granicom. Instead of one single evolutionary tree, we have a whole forest of trees. Zamiast jednego drzewa ewolucyjnego, my mamy tutaj przykład całego lasu różnych drzew. Each of these trees has a separate origin. Każdy z tych drzew w tym lesie ma osobne pochodzenie. They're not related to one another. One nie mają ze sobą nic wspólnego. But there is variation within each of the basic types. Ale ulegają różnym, są różne gatunki w obrębie jednego typu. So we might have the dog kind. Więc możemy mieć na przykład takiego drzewa związanego z psem. The cat kind. Rodzaje kotów. Or the human kind. Również istot ludzkich. Lots of variation within each kind, but each was made separately. I wiele rodzajów właśnie w obrębie jednego gatunku, aczkolwiek wszystkie te drzewa są osobne. Now we need to go to the living world and see which of these two models, which of these two theories does the evidence best fit. I teraz przejdziemy do istot żyjących, żeby sprawdzić, która z tych dwóch teorii bardziej pasuje do tego, na co wskazują dowody. Let's look at one classic example that's used in the textbooks. Przyjrzyjmy się jednemu klasycznemu przykładowi, na jaki wskazują podręczniki. The story of the peppered moth. To jest historia ćmy pieprzówki. Now, these moths are familiar moths in the north of England. To są ćmy, które są bardzo popularne w północnej części Anglii. And the story told in the textbook goes like this. I historia, która przedstawiana jest w tekstach źródłowych, wygląda następująco. 150 years ago there were two varieties of the peppered moth. 150 lat temu były dwa różne gatunki właśnie ćmy pieprzówki. The dark variety was very easy to see. Odmiana ciemna, która była bardzo łatwa do zauważenia. When it rested on the trees because of the lichen on the trees. Kiedy ona osiadała na drzewach. But the light moth was much harder to see. Tamta była łatwa do zauważenia, lecz kiedy ta druga osiadała na drzewach, już było trudno ją zauważyć. So the birds that ate the moths ate more of the dark ones. Więc ptaki, które żywiły się właśnie tymi ćmami, przeważnie żywiły się tą odmianą ciemną. And so most of the moths were light-colored. Więc większość ciem była właśnie w kolorach jasnych. But then along came the industrial revolution. Ale następnie zaistniała ewolucja przemysłowa. And the pollution killed the lichen on the trees. I zanieczyszczenia zabiły właśnie zmieniły kolor drzew. And we see the dark bark. I widzimy tutaj ciemną korę. And now it's the dark moth that is camouflaged. I właśnie tym razem ciężka do zauważenia jest właśnie odmiana ciemna. But the light moth now stands out.
A odznacza się zdecydowanie od kory drzewa właśnie ten gatunek jasny. So the birds ate more of the light moths. W związku z tym ptaki żywiły się obecnie przeważnie tą odmianą jasną. And by the 1950s, when research was being done on these moths, i do roku 1950, kiedy badania zostały przeprowadzone nad tym gatunkiem, most of the moths were now dark in color. Obecnie większość z tych ciem jest ciemna. So, there was a change. Więc nastąpiły zmiany. And this is put forward as evidence of evolution going on today. I to jest właśnie używane jako jeden z dowodów na to, że ewolucja nadal trwa. Evolution in action. To jest tak zwana ewolucja w akcji. Now in recent years, some questions have been raised about this story. W obecnych czasach powstało wiele pytań dotyczących tej historii. A number of books and articles have been written about this peppered moth account. I wiele książek oraz artykułów zostało napisanych właśnie na temat tej ćmy pieprzówki. And they point out that there are some problems. I został wskazany problem z tym związany. It turns out that peppered moths do not normally rest on tree trunks. Okazało się, że te ćmy pieprzówki już nie osiadają na korach drzew. And all of the famous photos in the textbooks were dead moths that were glued or pinned to tree trunks. Widziałem wiele obrazków, ilustracji, kiedy te ćmy po prostu zostały przypinane szpileczką do drzew. Or live moths that had been placed there deliberately to be photographed. Albo te ćmy zostały umieszczane na korze drzew tylko po to, aby zostały zrobione zdjęcia. Also, there were similar changes in light and dark varieties of insects in places where there was no pollution. I również różne gatunki ulegały zmianom, jeżeli chodzi o te odmiany jasne i ciemne, w miejscach, gdzie nie zachodziły żadne zanieczyszczenia. So the story really doesn't stand up. Więc tak naprawdę ta historia nie ma sensu. But let's assume for a moment that the story is true. Ale przypuśćmy, że ta historia jest prawdziwa. What does it prove? Co to udowadnia? What did we begin with? Od czego możemy wyjść, zacząć? Light and dark varieties of the peppered moth. Od jasnej i ciemnej odmiany ćmy pieprzówki. After 100 years of evolution going on, what did we end up with? Po 100 latach ewolucji, co tak naprawdę mamy teraz na koniec tego okresu? Light and dark varieties of the peppered moth. Jasne i ciemne odmiany ćmy pieprzówki. Evolution is a theory about how living things change. Ewolucja jest nauką, która mówi o tym, jakim zmianom ulegały gatunki. The one thing that didn't change here was the moth. A jedyną rzeczą, jaka tutaj nie uległa zmianie, jest tak na dobre sprawę ćma. When it comes to evolution, this story doesn't help us at all. Więc teoria ewolucji tak na dobrą sprawę w ogóle nam tutaj niczego nie ułatwia. So let's look at perhaps a more impressive example. Więc może zwróćmy uwagę na bardziej na przykład robiące większe wrażenie. This is another classic that's used in the textbooks. To jest inny klasyczny przykład używany w podręcznikach. When Charles Darwin was a young man, he went on the voyage on HMS Beagle. Kiedy Karol Darwin był młodym człowiekiem, pojechał na wyprawę. And he was one of the ship's naturalists. I on był jednym z naturalistów. And the Beagle took Darwin to some volcanic islands off the coast of South America. I trafili na jedną z wulkanicznych wysp niedaleko południowej Ameryki. They're called the Galapagos Islands. To była wyspa Galapagos. And they were formed by volcanoes on the sea floor. Były tam wulkany na dnie oceanu. So they've never been connected to the mainland. Więc tak na dobrą sprawę nigdy ta wyspa nie była połączona z takim stałym lądem. But some of the animals that we find on the islands are similar to those on the mainland. Ale niektóre gatunki odnalezione na tej wyspie były zbliżone, podobne do tych, które były na lądzie stałym. But they have some slight differences. Ale zachodziły nieznaczne zmiany. The finches are a good example. Zięby są tutaj dobrym przykładem. Darwin was able to collect some of the finches while he was there. Darwin miał możliwość przyjrzenia się zgromadzeniu grupy różnych właśnie ziem. And when he came back to England, he was able to talk to other experts. I kiedy wrócił do Anglii, miał szansę porozmawiania z innymi ekspertami. And the textbooks tell us that it was his
ideas about the finches that began to make him think about evolution. I cała ta historia z dziębami, ta dobrą sprawę sprawiła, że zaczął interesować się zagadnieniami ewolucji. You see, on the islands there are about 13 different species of finch. Więc na tej wyspie Galapagos odnalazł 13 różnych gatunków dzien. And they all have different beak shapes and different sizes of beaks depending on the food that they eat. I te wszystkie zięby posiadały różny rozmiar oraz kształt dziobu w zależności od tego, jakim pożywieniem się żywiły. Some eat insects. Niektóre jadły owady. Or seeds. Albo ziarna. Or fruit. Albo owoce. Or leaves. Albo liście. And the idea is that all of these species were descended from one original pair of finches or a small population. Idea była taka, że wszystkie te gatunki pochodziły od jednej zięby albo od pary zięb. That colonized these islands from the mainland. Które jak gdyby skolonializowały tą wyspę, przybywając z lądu głównego. And then they've become adapted to the local conditions. I przystosowały się do lokalnych warunków. Now Darwin was probably right. I Darwin prawdopodobnie miał rację. If you take any of these finches, they can interbreed with one another. Jeżeli będziemy mieli różne takie gatunki, prawdopodobnie nie będą mogły się rozmnażać. And we can get hybrids. Będą mogły się rozmnażać między sobą i będziemy mieli wtedy hybrydy. So it's probably true that they've all come from one original population. Więc prawda jest taka, że prawdopodobnie one wszystkie pochodziły z jednej populacji. But again, they're still finches. Ale nadal będą to zięby. They haven't evolved into another kind of bird. Nie mogą się przeewoluować w inny gatunek ptaka. There's no evidence that they came from another kind of bird. Nie ma żadnego dowodu na to, że one pochodzą od innych ptaków. And all of the genetic information for these varieties was in the original population. Cały ten materiał genetyczny, oryginalny materiał genetyczny pochodzi od jednego gatunku. Nothing new has come into existence. Nic nowego nie zaistniało tutaj. The genes have just been sorted out into different varieties. Po prostu geny zostały przesortowane i utworzyły nowe gatunki. You see, evolution. For evolution to be true, we need to have new genetic information. I żeby ewolucja miała miejsce, musimy posiadać nową informację genetyczną. For example, if a dinosaur evolved into a bird. Na przykład, jeżeli dinozaur miałby ewoluować ptaka. We have to have new genes. Potrzebujemy nowe geny. For feathers. Na przykład dla piór. Or a beak. Albo dziobów. Or perching feet. Stopy, które utrzymują na gałęziach. Or for hollow bones. Albo próżniowe kości. All of this new information must come from somewhere. Te wszystkie oryginalne informacje muszą skądś pochodzić. But here nothing new has come into existence. Ale tutaj nie mamy do czynienia z żadną nową informacją, z żadną rzeczą. And when we look at all of the evidence for change that we see in the textbooks or in the world around us, it's like this. Ale wszystkie informacje, które zawierają teksty źródłowe na temat ewolucji, to jest właśnie to, co tutaj mamy. This is completely consistent with a creationist view. To jest wszystko niespójne też z... To jest w pełni spójne z tym, co uważają kreacjoniści. So where does the new information come from according to evolution? Więc skąd pochodzi ta cała nowa informacja według teorii ewolucji? It comes from mutations. Pochodzi z mutacji. These are the raw material of evolution. To jest jak gdyby źródłowy, surowy materiał ewolucji. Mutations are genetic copying errors. Mutacje to jest nic innego jak kopiowanie błędów genetycznych. They're mistakes that creep into the genes. To są błędy, które wdzierają się do genów. Now the DNA, the genes, are like a book. DNA to jest tak jak książka. It contains information. Zawiera pewne informacje. There are letters. Są litery. And the letters form words. I litery formują, kształtują pewne słowa. And the words are in paragraphs. A słowa następnie zawierane są w formie paragrafów. And paragraphs are in chapters. Paragrafy w rozdziały. And the DNA is very like this. I DNA jest bardzo podobnie. Now what happens if you introduce random mistakes into a book?
I co się stanie, jeśli przez przypadek umieścimy jakiś błąd w książce? If you change letters. Jeśli zamienimy litery. Or delete words. Albo usuniemy pewne słowa. Or move words around. Albo przestawimy wyrazy względem siebie. You destroy the information in your book. Tak naprawdę niszczymy informację zawartą w książce. And that's what mutations do. I to jest właśnie tak samo dzieje się z mutacjami. Some mutations are neutral, they have no overall effect. Niektóre mutacje są neutralne, nie mają jak gdyby większego wpływu. But many are harmful. Ale większość z nich naprawdę wyrządza szkody. And some are lethal. A niektóre prowadzą nawet do śmierci. John mentioned the other night the fruit fly. Poprzedniego wieczoru John wspominał o muszce owocowce. And the way that scientists have caused the fruit flies to mutate. I to w jaki sposób naukowcy wpłynęli na to, że zachodziły mutacje w obrębie tego gatunku. Here's a fruit fly that has legs where its antennae should be. I tutaj mamy przykład muszki owocówki, w przypadku której w miejsce antenek czułek wyrosły nogi. But none of these mutants will survive in the wild. Ale żadna z tych gatunków zmutowanych nie przetrwa. These mutations are harmful to the fruit fly. Te mutacje są bardzo szkodliwe dla muszki owocówki. They make them less fit to survive. I sprawiają, że ona ma mniejsze możliwości przetrwania. But the evolutionist tells us that very occasionally there will be a happy mistake. Ale ewolucja wskazuje na to, że bardzo rzadko, lecz nadal są tak zwane szczęśliwe mutacje, czyli takie, które przynoszą korzyści. A mutation that's beneficial. I te mutacje wtedy właśnie są korzystne dla organizmu. Here are a couple of examples. Mamy tutaj kilka przykładów. Here we have a fish that lives in caves. Tu mamy przykład ryby, która zamieszkuje jaskinie. And it's blind because it's lost its eyes. I nazywamy ją ślepą, ponieważ straciła oczy. It doesn't need its eyes because it lives in the dark. Nie potrzebuje w sumie ona oczu, gdyż przebywa w ciemnych pomieszczeniach. We know that it's closely related to fish outside the cave that have eyes. I jest ona bardzo blisko spokrewniona z rybą, która żyje poza jaskinią i posiada oczy. So why did it lose its eyes in the cave? W związku z tym, dlaczego ona traci wzrok, mieszkając w jaskini? Well, in a cave environment, eyes can get damaged. Ze względu na to, że w warunkach jaskiniowych oczy ulegają zniszczeniu. And then they can get infected and the fish can die. I mogą zostać zainfekowane i wówczas ryba ginie. So because it doesn't need its eyes, it's helpful for this animal not to have them. I w związku z tym ta ryba nie potrzebuje, nie ma potrzeby, aby ryba potrzebowała oczy. There's been some mutation that has lost the information for eyes. Są również mutacje, które właśnie straciły informacje dotyczące zapisu, dotyczące oczu. Or has switched that information off. Albo po prostu wyłączyły tą informację. Here's another example. Mamy tutaj drugi przykład. We're often told by doctors that we need to be careful when we prescribe antibiotics. Bardzo często mówi się nam, że musimy być ostrożni, kiedy lekarze przepisują nam antybiotyki. Because bacteria can become resistant. Gdyż bakterie mogą być odporne, uodpornione. And then when we need to use an antibiotic, they don't work. I następnym razem, kiedy musimy zażyć antybiotyk, może on po prostu nie zadziałać. In some cases, bacterial resistance is not the result of mutations. W niektórych przypadkach odporność bakterii na antybiotyki nie jest rezultatem mutacji. Sometimes there was already resistance in the population. Czasami jest tak, że taka odporność na antybiotyk jest już jakby wpisana. And all that happens is the bacteria that are not resistant die out. I możliwe jest też, że bakterie, które nie są odporne, wymierają. But sometimes resistance comes about by mutation. Ale często dzieje się też tak, że ta odporność jest wynikiem mutacji. For example, a bacterium may lose the ability to transport some chemicals through the cell wall. I czasem jest tak, że bakteria traci umiejętność przenoszenia niektórych związków chemicznych poprzez ścianę komórkową. If the chemical that it can no longer transport is an antibiotic, it can become resistant to it.
If the chemical that it can no longer transport is an antibiotic, it becomes resistant to it. Jeżeli nie utracą tą zdolność przenoszenia antybiotyków przez ścianę komórkową, stają się na nią odporne. And so we can see the mutation is beneficial to this bacterium. I zauważamy, że ta mutacja jest w tym momencie korzystna dla bakterii. However, all of the examples of beneficial mutations have one thing in common. Jednakże jest jedna rzecz, które te wszystkie mutacje korzystne mają wspólną. They all lose genetic information. One wszystkie tracą informację genetyczną. The fish lost the information for eyes. Ryba utraciła informację genetyczną dotyczącą zapisu wzroku oczu. The bacterium lost the ability to transport chemicals. Bakteria traci możliwość, umiejętność transportowania chemikaliów do komórki. This is a quotation from one expert who's written on this topic, and he says all the mutations that have been studied show that they are losses of information. To jest napisane przez jednego naukowca, który mówi, że wszystkie mutacje, które zostały przestudiowane, one wszystkie tracą zapis informacje. But evolution, remember, requires an increase in genetic information. Ale ewolucja z drugiej strony właśnie wymaga tego, aby był wzrost, żeby było więcej tej informacji zapisanej, przyrost informacji. New genes for new structures and functions. Geny na nowe struktury i napełnienie nowych funkcji. For new characteristics. Na nowe cechy charakterystyczne. But we don't see any mutations of this kind. Ale my nie widzimy żadnych mutacji tego rodzaju. And this is a serious problem for the theory. I to jest tak na dobrą sprawę bardzo poważny problem dla tej teorii. Well, if evolution has no mechanism, then we may as well end the argument there. Ale jeżeli ewolucja nie ma na to argumentu, możemy tutaj zakończyć dyskusję. But the evolutionist has other evidence to discuss. Ale ewolucja ma inne dowody, które można, nad którymi można debatować. For example, the similarities that we see between different creatures. To są podobieństwa, które widzimy między różnymi gatunkami, stworzeniami. Perhaps the best known example is this one, the pentadactyl limb. I to możliwe, że jest jeden z najbardziej znanych przykładów. To jest ten pięciopalczasta dłoń. Kończyna. If you think about the bones in your arm, jeżeli myślicie o kościach w waszym ramieniu, w waszej ręce, you have one bone in the upper arm. Mamy jedną kość w ramieniu, przedramieniu. Two bones in the lower arm. Dwie kości w tej niższej części ręki. Some wrist bones and hand bones. Są kości, które budują nadgarstek i dłoń. And bones of the five digits. I kości, które tworzą pięć palców. Now many other animals also have this pattern of bones. I wiele innych zwierząt ma bardzo podobny wzór, jeżeli chodzi o kończyny. Here are some of them. Tu mamy kilka przykładów. But they're adapted for different purposes. Ale one zostały przystosowane do różnych celów. For climbing or digging or flying. Albo do wspinania się, albo kopania dołów, albo latania. Now the evolutionist looks at this and says, it's obvious. I kiedy ewolucjoniści patrzą na to, mówią, jest to oczywiste. We all share this same pattern of bones because we've inherited it from a common ancestor. Mówią, że wszyscy mamy podobny wzór budowy kończyn, gdyż odziedziczyliśmy to od wspólnego przodka. However, let's think about some other similarities. Przypatrzmy się innym podobieństwom. Here we have a Volkswagen Beetle. Mamy tutaj Volkswagena Żuka. And a 1956 Porsche. I Porsche z 1956. They have lots of similarities. Mają bardzo dużo podobieństw. Do you want to tell them what they are? To są te cechy. Pierwsze jest to silnik, który jest chłodzony powietrzem. Jest to dwurzędowy silnik przeciwległy, czterocylindryczny. Ma niezależne zawieszenie, dwie parę drzwi i bagażnik z przodu. Well done. Lots of similarities. Wiele podobieństw.
Now, how did these similarities come about? Jak, skąd się wzięły te wszystkie podobieństwa? Is it common ancestry? Czy to ma związek z wspólnym przodkiem? There are two explanations for similarities. Są dwa wyjaśnienia dotyczące podobieństw. Common ancestry is one explanation. Wspólny przodek jest jednym z tych wyjaśnień. I look very similar to my brother. Ja wyglądam bardzo podobnie do mojego brata. Because we have the same parents. Ponieważ mamy tych samych rodziców. But there are other similarities that are not the result of common ancestry. Ale są też inne podobieństwa, które już nie są związane ze wspólnym przodkiem. They're the result of common design. One są związane ze wspólnym wzorem. And the reason these two cars look so similar is that they had the same designer. I powodem, dla którego te dwa samochody wyglądają podobnie, jest to, że miały wspólnego projektanta. Many similarities cannot be the result of common ancestry. Wiele podobieństw nie jest rezultatem wspólnego przodka. For example, at the bottom we have the wolf. Na dole mamy wilka. And at the top we have the marsupial wolf. A u góry mamy wilka workowatego. The thylacine. And you can see that there are very strong resemblances between the two. I widzimy, że są bardzo widoczne podobieństwa między tymi dwoma. If you saw these animals, you'd probably call them both dogs. Gdybyśmy zauważyli te dwa przykłady, pewnie nazwalibyśmy je psami. But evolutionists say that these two animals are not closely related. Ale ewolucja mówi, że te dwa przykłady nie są w ogóle blisko spokrewnione. The marsupials, they say, have been evolving independently for over 100 million years. I ewolucjoniści mówią, że wilk workowaty wywodzi się 100 milionów lat temu. And the reason they look similar is that they've evolved to look similar because of similar environmental conditions. I powodem, dlatego, że wyglądają podobnie, jest to, że były w podobnych warunkach, w środowisku. They call this convergent evolution. I oni nazywają to ewolucją zbieżną ewolucją. But it's just a way to explain similarities that we can't understand as the result of common ancestry. Ale jest to... It's a way to explain similarities that we can't explain by common ancestry. I jest to jeden z możliwości, jak można wytłumaczyć to wówczas, kiedy nie mamy tego dowodu na wspólnego przodka. And things get even more complicated. Więc rzeczy jeszcze bardziej się komplikują. Sometimes we find contradictory similarities. Czasem widzimy sprzeczne podobieństwa. A creature might have some resemblances with one animal. Jakie stworzenie może mieć cechy wspólne z jednym ze zwierząt? And other close resemblances to another. A inne cechy mogą być bardzo zbieżne z innym zwierzęciem. So which one is it related to? Więc do którego w sumie jest zbliżone, do którego jest, od którego pochodzi? It's actually very hard to work out. Tak na dobrą sprawę, jest to bardzo trudne do rozszyfrowania. It's just not as simple as the textbooks say. To nie jest takie proste, jak wskazują na to podręczniki. John also mentioned resemblances at the genetic level. John także wspominał o podobieństwach na poziomie genetycznym. For example, the similarity between human and chimp DNA. Podobieństwa zachodzące w DNA ludzkim i szympansów. The first draft of the chimp genome was only published in December last year. Pierwszy genotyp szympansów był opublikowany w ubiegłym roku w grudniu. And the final draft has not yet been published. Ale ostateczny wzór nie został jeszcze opublikowany. So we don't know exactly how similar they are. Więc na dobrą sprawę nie wiemy, na ile są one podobne. But we do have some estimates. Ale mamy pewne przypuszczenia, odliczenia. And they range between about 95% to 99%. I one oscylują między 95 a 99%. Probably closer to 95%. Prawdopodobnie bliżej tej granicy 95%. But think about what that 5% difference means. Ale zastanówmy się nad tym, co te 5% różnicy oznacza. In terms of the letters on the DNA, jeżeli mówimy o literach w DNA, it amounts to 150 million differences. To oznacza 150 milionów różnic. That's a huge difference. To jest niesamowita liczba, różnica. Think about these two statements.
Pomyślmy o tych dwóch zdaniach. There are many people today who question evolution. Jest wiele ludzi w obecnych czasach, którzy poddają pod wątpliwość ewolucję. There are not many people today who question evolution. Nie ma zbyt dużo ludzi, którzy poddają pod wątpliwość ewolucję. These two sentences are 95% similar. Te dwa zdania są w 95% podobne. But they have opposite meanings. Ale mają przeciwstawne znaczenie. It's the differences that count. I to jest właśnie ten czynnik różnicy, ta różnica. Another argument for evolution relates to embryos. Kolejny argument na ewolucję, związany z ewolucją, to są embriony, zarodki. We're told that the human embryo passes through the stages of its evolutionary history. It passes through the stages, the steps. Zarodek ulega, przechodzi przez kolejne etapy ewolucji. And at various times it has leftover remnants from its past. I niektóre części są związane z przeszłością, z kształtem tego w przeszłości. It has a yolk sac. Ma tutaj woreczek żółciowy. It has a tail. Ogon. And it has gill slits. A także szczeliny skrzeni. Like a fish. Tak jak ryba. So what do we say to this? Więc co możemy na ten temat powiedzieć? Some years ago, a list was published of useless leftover organs in the human body. Jakiś czas temu była opublikowana lista części, które są w organizmie człowieka, które są bezużyteczne. There were said to be 180 of them. 180 takich części było na liście. But as research has gone on, that list has been reduced to nothing. Ale podczas tego, jak badania były nadal prowadzone, tą listę ograniczono do zera. This idea that there are useless pieces of the human body is damaging the science. I ta lista, która mówi o tych nieużytecznych częściach, jest szkodliwa dla nauki. Why would you bother to investigate something if you think it has no purpose? Dlaczego poddawalibyśmy coś badaniom, jeśli uważamy, że to nie ma żadnego przeznaczenia, celu? Fortunately, not all scientists have thought that way. Ale całe szczęście, że nie wszyscy naukowcy myśleli w ten sam sposób. And we now know that these parts of the embryo have a purpose. I teraz wiemy, że wszystkie te części zarodka mają szczególne przeznaczenie, cel, zadanie. Take the so-called gill slits. Weźmy na przykład te szczeliny skrzelne. They're completely misnamed. One są całkowicie źle nazwane. They're not slits because they don't actually go through the neck of the embryo. One nie są szczelinami, gdyż tak naprawdę nie wchodzą w szyję zarodka. They're simply folds in the skin. To są tylko takie fałdy skórne. They have nothing to do with gills. Nie mają nic wspólnego ze skrzelami. Or breathing. Ani z oddychaniem. They develop into the thymus gland. One ewoluują w gruczoł grasiczny, grasicę, which is part of your immune system, która jest częścią systemu odpornościowego, the parathyroids, przytarczyce, which regulate calcium in your body, która wpływa na regulację wapnia w naszym organizmie, and the middle ear canals, a także kanały w uchu środkowym, which enable you to hear, które umożliwiają nam słyszenie. So it's completely false to say that the human embryo has gill slits. Więc całkowicie błędnym jest twierdzenie, że zarodek posiada szczeliny skrzelne. It's also false to say that the embryo has a yolk sac. Również błędnym jest twierdzenie, że zarodek posiada woreczek żółciowy. This is actually a blood-forming sac. To jest woreczek, który formuje krew. We get our red blood cells from our bone marrow. My produkujemy komórki, krwinki czerwone w naszych kościach. But the embryo needs to get its first blood cells from somewhere else. Ale zarodek musi mieć jakieś inne miejsce, gdzie wyprodukuje czerwone krwinki. So it's been designed with a special organ for that purpose. Więc ten specjalny organ został zastosowany właśnie w tym celu. How about the tail? A co z ogonem? Well, the tail is simply the base of your spine. Ogon jest po prostu zakończeniem naszego kręgosłupa. And while it sticks out in the embryo early on,
I kiedy wystaje w ten sposób we wczesnym stadium, that's only because the muscles of the legs have not yet developed. To tylko dlatego, że mięśnie nóg jeszcze nie zostały rozwinięte. And as they develop, they enclose the tail. I kiedy one się rozwiną, one przykryją gdyby ten ogon. But it winds up inside the body. I on wtedy straci swoją wielkość. It's not a tail at all. To nie jest ogon. W ogóle to nie jest ogon. It's actually a point for muscles to attach to. To jest tak na dobrą sprawę punkt, do którego przymocowane są mięśnie. If you didn't have these bones and these muscles, you wouldn't be able to stand upright. Jeżeli nie mielibyśmy tych kości i tych mięśni, nie moglibyśmy stać. This theory that the human embryo passes through its evolutionary history. I ta teoria, według której zarodek ewoluuje, was first put forward by a German scientist called Ernst Haeckel. Została pierwszy raz przedstawiona przez niemieckiego naukowca Haeckel. In the late 1800s. W 1900 roku. He supported his theory with a series of drawings of embryos. On przedstawił tą historię w postaci takiego zestawu rysunków. The ones that you see here. Właśnie takiego, jak tutaj widać. He was trying to show how similar they all are. I chciał przedstawić, jak bardzo one są zbliżone. But even within his own lifetime, he was shown to be a fraud. Ale nawet w czasie za życia jeszcze okazało się, że jest to fałszywe przedstawienie. The great anatomist Wilhelm Hiss. Wilhelm Hiss, wielki anatomista, was able to show that Haeckel had doctored his drawings. He meddled with these drawings. He changed them. Że on zmienił coś, poprzestawiał w tych swoich rysunkach. But this seems to have been forgotten. Ale te rzeczy zostały zapomniane. And it was only in 1997 that the secular biology community, kiedy stowarzyszenie biologiczne, rediscovered the fraud. Odnalazło właśnie ten błąd. And a paper was published by a biologist in the UK. I został opublikowany artykuł w Anglii. And he showed this drawing and then photographs of what these embryos really look like. I przedstawił właśnie te rysunki oraz fotografie prawdziwych zarodków. And here they are. I oto tutaj je mamy. You can see the extent to which Haeckel changed the evidence. I widać, w jakim stopniu Haeckel zmienił dowody. In order to fit his theory. Tak, aby one pasowały do jego teorii. So the question we need to ask is, why is this still presented in so many textbooks? Więc pytanie, jakie musimy sobie zadać, jest takie, dlaczego w takim układzie nadal te rysunki są przedstawiane w tak wielu podręcznikach? We've known that it's wrong for over 100 years. Wiemy, że jest to już złe od ponad 100 lat. But I remember when I was a student still being told that the human embryo has gill slits like a fish. Ale ja byłem uczony jeszcze za moich czasów, że zarodek ludzki posiada właśnie tą szczelinę skrzelną. All the evidence we've looked at so far is to do with living animals. Wszystkie te dowody, nad którymi się zastanawialiśmy tutaj, mają związek z żywymi stworzeniami. But let's turn now to a record of the past. Ale wróćmy na chwilę do zapisu z przeszłości. Here we have the Grand Canyon. Mamy tutaj Wielki Kanion. And we can see layers of rock in the cliffs. I widzimy tutaj warstwy skalne w klifie. And these are laid down, one on top of another. I one leżą jedna na drugiej. The older at the bottom. Starsze na dole. And the younger at the top. Oczywiście młodsze na górze. And they contain fossils. I one zawierają skamieniałości. The remains of animals and plants that lived in the past. Pozostałości roślin i zwierząt żyjących w przeszłości. And according to evolution, if we go from the bottom to the top, we can trace evolution. I według ewolucji, jeżeli będziemy poddawać właśnie obserwacji te, które są na dole ku górze, możemy również określić ten proces ewolucji. Well, if this is true, we can make some predictions about what we ought to find. Więc jeżeli to jest prawdziwe, możemy teraz przewidzieć, co znajdziemy. We ought to find very simple animals in the bottom. Może wtedy prawdopodobnie znajdziemy bardzo proste organizmy u dołu skały. And they ought to become more complex as we go up. I będą coraz bardziej złożone, jeżeli będziemy postępować ku górze.
We ought to find link fossils that connect the major groups. Także znajdziemy skamieniałości, które stanowią powiązanie między głównymi grupami. Showing how one basic type slowly changed into another. Wskazujące, jak jeden typ powoli zmieniał się, przekształcał w drugi. Is this what we find? Czy to jest tak naprawdę zostanie odnalezione? So often when we look at the textbooks or museum displays, we see pictures like this. Często jak patrzymy w podręczniki albo widzimy diagramy przedstawione w muzeach, widzimy coś takiego. Here we have the different groups. Tutaj mamy różne grupy. And here you can see the connecting links. A tutaj są łączące je ogniwa. And you can see that this is our old friend that we saw at the beginning, the evolutionary tree. I to jest bardzo zbliżone do tego, co widzieliśmy na samym początku, do drzewa ewolucji. And here are the rock layers. I tutaj mamy warstwy skalne. And as we go back in time, we should be able to see the connections. I kiedy idziemy, cofamy się w czasie, widzimy te powiązania. That's how the evidence is presented. Tak właśnie dowody są przedstawiane. But now let's take out the lines that are just speculation. Ale teraz przyjrzymy się liniom, które są po prostu spekulacją. And we find a very different picture. I widzimy tutaj zupełnie odmienną ilustrację. We find the groups go back in time. Widzimy, że grupy cofają się w czasie. But where we expect to see links, they're missing. Ale kiedy oczekujemy, że będzie jakieś łączące je ogniwo, brak tego. It looks much more like our creationist forest of trees. To wygląda, jest bardziej zbliżone do tego naszego lasu, lasu, który widzieliśmy, który symbolizował wizję kreacjonistyczną. Many evolutionists will admit that this is the case. I wielu ewolucjonistów przyzna, że to jest właśnie ten przypadek. This is Professor Stephen Jay Gould of Harvard University. To jest profesor z Uniwersytetu z Harvardu. He died just a few years ago. Zmarł kilka lat temu. But he was a very prominent expert on fossils. Był bardzo znanym, prominentnym badaczem skamieniałości. And he said that the evolutionary trees that we find in our textbooks have evidence only at the ends of the branches. The rest has to be inferred. It's not the evidence of fossils. On mówi, że drzewa ewolucyjne, które są przedstawiane w podręcznikach, zawierają tylko dane dotyczące tych węzłów i szczytów, jak gdyby tych gałęzi drzewa ewolucyjnego. Reszta jest jedynie przypuszczeniem, jednakże na ileś rozsądnym, ale nie jest dowodem skamieniałości. Gould was not a creationist. On nie był kreacjonistą. But he was honest about what the fossil record showed. Ale on był szczery wobec tego, co przedstawiał zapis skalny. Here's a classic example. Tu mamy klasyczny przykład. This shows a scene from the Cambrian. To pokazuje scenę z epoki kambryjskiej. These are rocks that are said to be 540 million years old. To są skały, które 540 milionów lat temu. And in those rocks we find a great variety of fossils. I w tych skałach znajdujemy wielką liczbę skamieniałości. All of the major groups, the phyla, wszystkie główne grupy, that we have today, które mamy dzisiaj, and others that are now extinct. I inne, które już wymarły. So where did they come from? Więc skąd one pochodzą? Evolution predicts that if we go to older rocks, we'll find their ancestors. I ewolucjoniści mówią, że jeżeli odwołamy się do skał i do skamieniałości, znajdziemy ich przodków. But when we go to the pre-Cambrian rocks, we don't find them. Ale jeżeli odwołujemy się do skał prekambryjskich, nie odnajdujemy tego. We find some fossils. Odnajdujemy niektóre skamieniałości. But they're very different to these. Ale one są bardzo odmienne od tych. And most experts think they're not related. I większość ekspertów uważa, że nie są one powiązane. One scientist who studied these fossils says that this is baffling and embarrassing to Darwin. Jeden z naukowców mówi, że jest to bardzo zawstydzające i sprawiające zakłopotanie u Darwina.
And the scientists call this the Cambrian explosion. I naukowcy nazywają to kambryjskim wybuchem, eksplozją. Because all of these living things suddenly appear without any ancestors. Ponieważ te wszystkie organizmy pojawiły się nagle bez żadnego przodka. They're also very complex animals. One są również bardzo złożonymi organizmami. John's going to talk about the trilobite in a short while. John będzie mówił o trylobicie za chwilę. But these animals are not simple animals. Ale to nie są zwierzęta proste. Some people say a trilobite is less complex than a human. Niektórzy mówią, że trylobit jest mniej złożonym organizmem niż człowiek. But that's making the wrong comparison. Ale to powoduje, że dokonujemy złych porównań. A trilobite is an arthropod. Trylobit jest a jointed animal. Jest organizmem, który joints like a crab or a lobster. Jest stawonogiem. It's a jointed animal. And if we compare it to modern day animals of the same type, jeżeli porównamy do obecnych zwierząt podobnego gatunku, we can make the case that the trilobite is more complex. Dochodzimy do wniosku, że trylobit jest jeszcze bardziej złożony. It's not less complex. Nie jest mniej złożonym organizmem. But there are some fossils that evolutionists say are transitional forms. Ale są również skamieniałości, które według ewolucjonistów są formami przejściowymi. Evolutionists believe that whales evolved from land animals. Według ewolucjonistów wieloryby są organizmami pochodzącymi od zwierząt lądowych. And in 1983, some science journals published this picture. I w 1983 roku został zaprezentowany taki obrazek. This is a reconstruction of what is said to be a transitional form between land animals and whales. I to jest obrazek, który przedstawia założenie, jak wyglądała forma przejściowa między wielorybami a formami lądowymi, zwierzętami lądowymi. It was found in Pakistan. Został znaleziony w Pakistanie. So it was called Pachycetus, the whale from Pakistan. Więc został nazwany Pachycetus, czyli wieloryb z Pakistanu. You can see that it still has its ears like a land animal. Widać, że ma uszy, tak jak organizmy lądowe. But it's diving deep underwater after the fish. Ale drukuje głęboko w wodę w celu zdobycia pożywienia ryb. Its feet are kind of half-formed. Jego stopy, nogi są jak gdyby w połowie uformowane. They're part feet and part flipper. Są w połowie płetwami, w połowie nogami. But what's the evidence on which this picture was based? Ale na podstawie jakiego dowodu ten obrazek został stworzony? Here we have the fossil bones. Tutaj mamy kości związane z kamieniałościami. Part of the brain. Część mózgu. The skull. Czaszki. Part of a jaw. Kawałek szczęki. And a few teeth. I kilka zębów. And that's all. I to jest wszystko. And from these pieces, this drawing was produced. I na podstawie tych kawałków ten obrazek powstał. You can see that a lot of imagination went into the drawing. I widać, że ktoś użył naprawdę dużo wyobraźni, żeby stworzyć ten obrazek. Now I don't believe that the scientists were being dishonest. Nie sądzę, żeby naukowcy byli tutaj nieszczerzy. But they came to the evidence with some preconceptions. Ale oni podeszli jak gdyby do tych dowodów z jakimś wstępnym założeniem. They believed in evolution. Oni wierzyli w ewolucję. And so they had some expectations about what they would find. Więc podchodzili do tego już z jakimiś oczekiwaniami, co tak naprawdę znajdą. And so they interpreted the evidence in accordance with what they expected. I poddali interpretacji te dowody już z jakimiś założeniami i z myślą, co oczekiwali, żeby z tego wyszło. Just a few years ago, the rest of the skeleton of this animal was found. Kilka lat temu znaleziono pozostałą część szkieletu tego zwierzęcia. So we now know what this animal was really like. I teraz już wiemy, jak to zwierzę wyglądało naprawdę. Here it is. Oto mamy. Absolutely nothing like the original. Nic nie mające wspólnego z tym, co było oryginalnie przedstawione.
This animal was made to run and jump on land. To zwierzę było przystosowane do tego, aby biegać i skakać na lądzie. It has no adaptations for water at all. Nie ma żadnych przystosowań do życia w wodzie. So, it's not a whale. Więc to nie jest wieloryb. But it still continues to be called a whale. Ale nadal uważa się to za wieloryba. Even though it probably never got its ankles wet. I prawdopodobnie nawet nie zanurzył się w wodzie po kostki. One other thing that we as creationists expect to find is design in the world. Inną rzeczą, jaką my właśnie jako kreacjoniści oczekujemy w tym wszystkim, to jest jakiś projekt. If there is a God who made everything, jeżeli istnieje Bóg, który wszystko stworzył, then we'd expect to see evidence of that in nature. Oczekujemy dowodów, które możemy znaleźć potwierdzające to w naturze. This is Professor Richard Dawkins. To jest profesor Richard Dawkins. He's a professor of biology at Oxford University. Jest to profesor biologii na Uniwersytecie w Oxfordzie. He's probably one of the most famous biologists in the world. Jest prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych, sławnych naukowców na świecie. He's a convinced atheist. Jest zdeklarowanym ateistą. And a fierce opponent of Christians. Jest przeciwnikiem chrześcijan. And he has written many books about evolution. I napisał wiele książek na temat ewolucji. Including this one, The Blind Watchmaker. Również na liście jest ta książka, czyli Ślepy zegarmistrz. He doesn't believe there's a God who made everything. On nie wierzy w to, że Bóg wszystko stworzył. But I love this quote. Ale uwielbiam ten cytat. He defines biology this way. On definiuje biologię w ten sposób. He says it's the study of complicated things. On mówi, że jest to nauka zajmująca się skomplikowanymi rzeczami. That give the appearance of having been designed for a purpose. Które sprawia wrażenie, że wszystko zostało zaprojektowane w jakimś celu. Even atheists can look at the world and see evidence of design. Nawet ateista może patrzeć na świat i widzieć w tym jakiś projekt. The difference between them and creationists, ale różnica między nimi a kreacjonistami jest taka, is that they think this is an illusion. Że im się wydaje, że jest to iluzja. We think that it's real. A my uważamy to za prawdę. And he spends the rest of his book trying to explain the evidence away. I on większą część książki spędza na tym, aby żeby to wyjaśnić. Let's look at some of the evidence for design in nature. Spójrzmy teraz na inne wskazówki, jak to wszystko zostało skonstruowane, zaprojektowane. John has already given us some examples, like the woodpecker. John już przekazywał inne przykłady, na przykład był to dzięcioł. But we also find some lovely examples at the molecular level. Ale my także znajdujemy przykłady na poziomie molekularnym, cząsteczkowym. This is the bacterial flagellum. To jest witka bakterii. It's a whip-like tail that helps the bacterium swim around. To jest taka siła napędowa, która pozwala bakterii poruszać się wokół. It's basically a tiny motor. To jest tak na dobrą sprawę taki mały elektryczny motor. It has a drive shaft and joints and bearings and a rotor. Ma tutaj jak gdyby wał formowy, łożyska, rotor i połączenia. All of the things that a man-made motor has. I tak samo jak wygląda motor, silnik skonstruowany przez człowieka. There are over 50 different working parts. Jest tutaj w tym 50 różnych części, które działają. In his book Origin of Species, Charles Darwin said this. W swojej książce o pochodzeniu gatunków Karol Darwin powiedział tak. If anyone could show me an organ, jeśli ktokolwiek potrafił pokazać organ narząd, that could not be formed by lots and lots of tiny changes, który może być skonstruowany przez wiele małych, który nie może być skonstruowany przez małe zmiany, then my theory completely breaks down. Wtedy moja teoria całkowicie zawodzi. Richard Dawkins says the same thing in his book. Dawkins mówi to samo w swojej książce. He says if we can come up with evidence of organs like this, on mówi, że jeżeli potrafimy podać przykład organizmów jakiegoś organu, he will stop being an evolutionist. Który nie działa w ten sposób, on przestanie być ewolucjonistą.
The problem for Richard Dawkins is that there are many examples. Problem, jaki Richard Dawkins miałby w tym przypadku, jest to, że mamy właśnie bardzo dużo takich przykładów. But he seems to have changed his mind about stopping being an evolutionist. Ale on zmienił swoje zdanie i przestał być ewolucjonistą. If this structure needs all of these working parts, how could it be formed by lots and lots of tiny changes? Jeżeli ten organizm faktycznie potrzebuje tych wszystkich części, jak mógł on powstać na podstawie tych niewielkich zmian? They all need to be there, otherwise the thing doesn't work. Te wszystkie części muszą tam się znaleźć, w przeciwnym razie nie będzie to funkcjonować. The Bible tells us who this designer is. Biblia mówi nam, kim jest ten stwórca, ten projektant. In the New Testament we read these words. W Nowym Testamencie czytamy takie słowo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and through him all things were made. Jest napisane, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. So who was this word through whom all things were made? Więc kim było to Słowo, przez które wszystko powstało? The text goes on to tell us. I tekst dalej nam mówi. This word, we're told, became flesh and lived for a while among us. Biblia mówi, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. The Bible reveals the Creator to be the Lord Jesus Christ. Biblia objawia nam Stwórcę, którym jest Jezus Chrystus. He came and took on the form of a human being, the very humans he had made in the beginning. On przyszedł na świat i przyjął na siebie postać człowieka, takiego człowieka, jaki został stworzony na samym początku. And he was born as a baby and placed in a manger like this one. I on urodził się jako człowiek w stajence. But why did he come? Ale dlaczego on przyszedł? The Bible tells us that this world is not the way it was when God first made it. Ale Biblia nam mówi, że ten świat nie wygląda tak, jak to było na początku, jak Bóg stworzył. It's been spoiled by our rebellion against God. Został zniszczony przez nasze zbuntowanie się przeciwko Bogu. And Jesus, who is God himself, Jezus, który jest sam Bogiem, came to earth in human form, przyszedł na ziemię w postaci człowieka, to die for those he had created. Żeby umrzeć w miejsce tych, których sam stworzył. The New Testament tells us that by him all things were created. Biblia mówi nam, że przez niego wszystkie rzeczy zostały stworzone. And that when he shed his blood on the cross, i kiedy on krwawił na krzyżu, He was making peace for men and women like you and me with God. On przynosił pojednanie, pokój między Bogiem a nami za wszystkich ludzi. And the good news is that tonight we can have a relationship again with God, just as Adam and Eve did. I dobrą wiadomością dzisiejszego wieczoru jest to, że my też możemy mieć relację z Bogiem, tak jak kiedyś Adam i Ewa. Because Jesus has opened a way. Ponieważ Jezus otworzył nam tą drogę, możliwość. If only we come to him and ask him to forgive us for our sins. Jeżeli tylko przyjdziemy do niego i przeprosimy za wszystkie grzechy, które popełniliśmy. He promises that he is faithful and just to do that. On jest wierny i może to dla nas uczynić. And he will accept us. I on przyjmie nas. And we can come to him however sinful we are. I możemy przyjść do niego, nieważne jak jesteśmy grzeszni. And he will take our sins away as if they had never existed. I on zabierze te wszystkie grzechy, tak jakby one nigdy nie miały miejsca. Because Jesus took the punishment instead of us. Ponieważ Jezus poniósł już karę za nas, w nasze miejsce. And that's the good news. That's why we're sharing with you about creation. I to jest dobra wiadomość, dlatego właśnie dzielimy się z wami wszystkim na temat stworzenia. Because the God who created is also a God who can save us. Ponieważ Bóg, który stworzył, jest także Bogiem, który może nas odkupić, zbawić. Well, we'll close where we've closed the other sessions. Zakończymy tak samo jak poprzednie sesje. With some details about the Biblical Creation Society. Związane ze szczegółami Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego. And our website. I naszą stroną internetową.
And now I think we're going to take a short break. I'll hand back to Mikael. I teraz będziemy mieli krótką przerwę, więc przekażę mikrofon Michałowi. Before we hear John's presentation. Zanim będziemy mieli prezentację Johna. Teraz będzie około 5-10 minut przerwy. W tej chwili ktoś, kto jest zainteresowany Polskim Towarzystwem Kreacjonistycznym, proszę tutaj podejść, można z panem doktorem Oczudowskim porozmawiać, zapytać się. Za 10 minut będzie wykład Johna o wzroku. Zapraszam.